Chciałbym, żeby selekcjoner Michał Probierz i jego ludzie dali nam i Polakom powody do radości, do tego, żeby chwalić ich, nazywać ich bohaterami. Ładne ma imię, wiesz? No, okładce tak. Wiem, kiedy też imieniny, ale no, nie jestem jakimś przesadnym optymistą. Jak patrzę na tę kadrę, to regularnie co 2-3-4 lata mam wrażenie, że się zbiorowo dajemy nabrać po prostu. Wierzymy, bo taka jest nasza natura. Patrzymy na wyniki losowania, na skład grupy i mówimy sobie, nie no, jakoś to będzie. Przykład zadziwiającej kariery. Jeszcze niedawno przepytywał piłkarzy ekstraklasy na polskich boiskach. Od 1 listopada redaktor naczelny Faktu, Michał Łodziński. Dzień dobry, Michale. Cześć, Janusz. Partnerem naszego programu jest catering Pomelo. Dieta pudełkowa z szerokim wyborem menu. Na naszych widzów czeka specjalny rabat. Więcej w opisie filmu. Witam. Jak to się stało? Wyskoczyłeś tak po prostu z ławki rezerwowych, spod ławki rezerwowych. Jak królik z kapelusza. Wiem, że według niektórych nie było mnie na liście tych osób, które gdzieś tam się na giełdzie nazwisk przewijały. Rozmawialiśmy długo i to były rozmowy, podczas których ja się też muszę przyznać, że naprawdę dobrze bawiłem. Odbyłem kilkanaście spotkań w różnych językach. Przekonałem zarząd do swojej wizji, zarząd przekonał mnie do swojej. Ale dobra, dalej. Wszystko, ja wszystko rozumiem po kolei, ale wiesz, ja z tej starej szkoły jestem w takiej hierarchii, prawda? Że jak młody piłkarz, i tutaj zacytuję stary przegląd sportowy, ty młody jedziesz szatnie, kible i to, co się wokół meczu zdarza, czyli robisz takie mało, powiedziałbym... Prestiżowe rzeczy. Prestiżowe rzeczy. Od czytania gry, pisania poważnych artykułów są poważni redaktorzy. A ty nagle przeskoczyłeś jako reporter, całkiem sprawny, wiadomo, i zostałeś naczelnym największego polskiego tabloidu. Nie wiem, co koledzy z Super Expressu. Spotkałem się nie tak dawno z kolegami z Super Expressu. Mieliśmy okazję zjeść lunch. Myślę, że dużo osób też nie wie, czym zajmowałem się po drodze. Ja specjalnie nie zabiegałem o swój auto PR. Może to był błąd z perspektywy czasu, bo ludzie wiedzieliby, co robiłem po drodze, pracując dla Axel Springer i mieszkając też trochę w Berlinie. To nie jest tak, że moim jedynym zajęciem w życiu było przepytywanie piłkarzy w dużym uproszczeniu, jak się grało w pierwszej połowie i co zmienić w planie na drugą. No tak, no bo zwykle tego rodzaju w dziennikarstwie, jakaś przebieg kariery, to jest tak. Przepytujesz piłkarzy, zostajesz potem komentatorem, potem zostajesz dyrektorem naczelnym, potem wskakujesz na jeszcze wyższą to. No taka hierarchia, a tu nagle łup. Zarządzałem ludźmi w 8 krajach europejskich przez ostatnie 2,5 roku. Miałem pod sobą 70 osób, komunikowałem się z nimi w 3 różnych językach. Po drodze z reportera stałem się też współprowadzącym program Liga Plus. To robiłem przez 8 lat i ta moja obecność na stadionach też nie była takim wyłącznym działaniem dla Canal Plus. Dobrze się bawiłem, to było 12 lat. Poddaję się. Masz rację. Cały szacunek dla twojego dziennikarstwa, tylko mówię, to burzy pewną hierarchię, prawda? No jednak, bo wydaje się, że być reporterem... To jest bardzo łatwa rzecz, chociaż wprost przeciwnie. Trzeba się do tego przygotować, trzeba wiedzieć, kogo zapytać, o co zapytać, jak zapytać, prawda? Może wprowadza zamęt, może daje też trochę świeżości. To nie jest tak, że w gronie selekcjonerów czy potencjalnych trenerów kadry zawsze musi być 5 tych samych nazwisk. I podobnie, przenosząc to na media, myślę, że nie zawsze wokół 3 byłych naczelnych Faktu musi krążyć lista nazwisk wokół tego następcy. No. A nie chciałeś potem jeszcze komentować? Brakowało ci jeszcze kolejnego kroku w Canal Plus? Muszę powiedzieć, że komentowanie meczów nigdy nie było czymś, co ja sobie jako cel założyłem. Taka propozycja ze strony stacji też nigdy nie padła, czego nie miałem za złe. Ja się dobrze czułem w terenie, blisko ludzi, rozmawiając z nimi, moderując wstępy do spotkań, prowadząc studio meczowe. 12 lat życia w telewizji, 12 lat życia z Ekstraklasą, to też jest pewien styl życia i sposób na nie. Wiesz, jakie to jest uczucie po 12 latach w weekend obudzić się i nie patrzeć na rozkład pociągów i o której zbiórka na wyjazd na mecz, to jest naprawdę duża zmiana. Od komentowania byli inni, na pewno lepsi w tej materii, znałem swoje miejsce. No dobra, ale wiesz, wracałeś z Berlina, prawda, ze swoich zajęć w koncernie Springer, gdzie aplikację rozwijałeś, o ile pamiętam. I tak mówię, dobra, sobota Warta, Poznań, w niedzielę jadę do Krakowa. Tak to wygląda twój kalendarz? Często tak było. Chyba mój rekordowy, że tak powiem, jeżeli chodzi o podróżnika takiego między jedną pracą a drugą, wynik to jest 128 segmentów rocznie lotów. Myślę, że niektórzy ludzie pracujący w tej branży latali mniej. W ogóle około setki to kręca się chyba od 6 lat. Było to intensywne życie, ale to też był świadomy wybór. Nie chciałem nigdy z Canal Plus rezygnować. To była praca, która dawała mi oddech, a jednocześnie od tego zajęcia typowo menedżerskiego zarządzania, które robiłem w tygodniu, tak naprawdę czyste dziennikarstwo w takiej najczystszej postaci. Ja lubiłem kamerę i dalej ją lubię. Lubiłem też ludzi, z którymi pracowałem. Na pewno było to zajęcie
męczące i te wolne weekendy teraz... Dobra, czas na pierwszy komplement. Kamera też ciebie lubi, chociaż pierwsze oceny mówi, że były na Twitterze ciężkie. Co to za goguś w rurkach i w okularach, tak? I czy wody w piwnicy brakuje? Nie brakuje. Czy tam było za dużo? Generalnie jest tak, że myślę, że ludzie w Polsce mają problem z dawaniem pozytywnego feedbacku i chwaleniem w ogóle. Jeżeli jest cisza, to znaczy, że coś ktoś robi dobrze. I ta cisza wokół mnie też długo mi pasowała. Jeżeli komuś nie pasowało, pytanie, liczba guzików w koszuli, to, że posługuje się dwoma czy trzema językami, okej, biorę to do siebie. Ale powiedz, gdzie się ubierasz? Bo jest coś zaprzeczeniem młodego, już nie młodego, powiedzmy dziennikarza w dobrym wieku, który najczęściej, wiesz, nieogolony, sweter, bo wyciągany, dżinsy i tak dalej. Wiesz co, ja mam swój styl, on się też tak wypracował chyba na przestrzeni lat. To nie jest tak, że mam stylistę, z którym chodzę na zakupy i latam na zakupy do Mediolanu. Ubieram się w sklepach w Polsce, lubię swoje kolory, mamy taką sylwetkę, że z reguły te większość rzeczy trzeba zwężać. Nie ubieram się w 50-15, bo też takie pogłoski słyszałem, ani w smyku, więc tutaj mam swoje własne brandy, które... Nie przejmuj się, kiedyś był mistrz olimpijski, podróżnej ciężarem Zygmunt Smalcerz, złoty medal w Monachium w 72 roku, kiedyś była taka ostra impreza i mój kolega, co mogę go zostawić, Marek Kaczmarczyk, znany ci, powiedział: Zygmunt, czy ty nie ubierasz się w smyku? Oczywiście pan Zygmunt mierzył 150 kilka centymetrów, ponieważ startował w wadze muszej, ale to trudno cię porównywać, to jesteś słusznego wzrostu. Nie ubieram się w smyku, ale w przyszłym roku skończę 40 lat i myślę, że gdybym tam poszedł, to musiałbym już iść z kimś członków mojej młodej rodziny. Powiedz mi taką rzecz, kiedyś mnie pytał jeden z bardzo poważnych ludzi, zresztą ze Springera. Co by pan dał na pierwszą stronę, gdyby Polska przegrała 0-3 z Anglią i jednocześnie wypadek samochodowy miał, i tu padło nazwisko, no powiedzmy, Davida Beckhama. Jakbyś taką, ja nie mówię, że straciłby życie w tym wypadku, ale byłoby to bardzo istotne i dla kibiców nie tylko w Anglii, a w całym świecie. Mówimy o redakcji polskiego dziennika, czy o redakcji brytyjskiej? Niby tak, no wiadomo, w Anglii, no w Anglii byłoby 3-0 dla Anglii i tragiczny wypadek, nie wiem, Davida Beckhama. W Anglii dałbym Beckhama, a w Polsce dałbym na pewno mecz polskiej kadry. Jednak. Tak, to jest kwestia rozumienia społeczeństwa, czy też, no wiadomo, że drużyna narodowa jest uważniejsza niż wszystko. Drużyna narodowa z pewnym dobrem narodowym, ale myślę, że czytelnika w Polsce, nie tylko Faktu, ale też innych tych redakcji, które są najbliżej ludzi, najbliżej zwykłego człowieka. W ogóle uważam, że my często w Warszawie żyjemy w takiej bańce mydlanej, tego, co nas otacza, tego wielkiego świata, blichtru i splendoru, a naszym czytelnikiem i tak samo standardowym Polakiem nie jest tylko osoba mieszkająca w Warszawie, pijąca kawę na Placu Trzech Krzyży i wino na Mokotowskiej. I tę osobę interesuje to, co jest najbliżej niej, w tym wypadku mecz polskiej reprezentacji. Czajowe latte, nie? Pijące jeszcze. Ja piję czarną kawę, to chyba też. Normalno. A słuchaj, czy jesteś zwolennikiem bulwarówki w stylu angielskim? The Sun, Daily Mirror, nie wiem, kiedyś jeszcze News of the World, czy Bilda, a może Bleska czeskiego? Zresztą wyjątkowo taki, powiedziałbym, ohydna strona bulwarówki, bo widziałem kiedyś, Czesi się nie oszczędzają. Muszę powiedzieć ci, że ostatni numer News of the World, Thank You and Goodbye, na tej pierwszej stronie i taki kolaż wszystkich okładek tego dziennika mam do dzisiaj w domu. Kupiłem go na wakacjach w Turcji tego samego lata, kiedy właśnie przychodziłem do Canal Plus, więc dość dobrze ten moment potrafię sobie odtworzyć. Ja też pamiętam. Z tych dwóch wspomnianych przez ciebie redakcji pogodziłbym to chyba i wybrałbym jednak Bild jako taki dziennik, który w Niemczech po pierwsze największy, jeżeli chodzi o sprzedaż w Europie. Ktoś powie, oczywiście jest to samo wydawnictwo, dla którego pracuję, ale myślę, że Bild ma znacznie większy wpływ na opinię publiczną w Niemczech, na taką debatę społeczną, niż robi to The Sun. I nawet prestiż wbrew pozorom, prawda? Wiesz, Bild potrafił namieszać, jeżeli chodzi o prezydentów niemieckich, tworzy naprawdę fajne treści. To jest redakcja, która potrafiła kupić sobie prawa wyłączne do goli w Bundeslidze. Pokazuje pierwsze treści w internecie jako prekursor od wielu lat, zresztą z dużym sukcesem płatne. Potrafi na tym zarabiać też w internecie. Ma ogromną redakcję, nowoczesną technologicznie. Ja trzech ostatnich naczelnych Bilda znam dobrze lub bardzo dobrze i myślę, że dużo się od nich też nauczyłem. Myślisz, co od nich ściągnąć tutaj do Polski, do Faktu? Rozmawiamy na wielu poziomach. Głównie jest to wyzwanie, jak przetransferować ten dobry brand w princie, czyli gazetę numer jeden na danym rynku, w taki, że tak powiem, portal, który będzie na siebie zarabiał, będzie pierwszym wyborem dla ludzi i zbuduje też jakąś taką publiczność, która na niego regularnie będzie zaglądała. To już się dzieje w przypadku Faktu, natomiast chodzi o to, gdzie ten brand i redakcja powinien być za 3, 5, 10 lat. Osobne pytanie, czy to też będzie jeszcze wtedy moje zmartwienie. A nie miałeś takiego
taka gdzieś myśl przyleciała w tyle głowy. Będę pierwszym grabarzem papierowego wydania Faktu, albo też idę po to, żeby uratować gazetę. Gazetę w sensie papierowym. Gazeta i w ogóle rynek prasowy, wbrew tym obiegowym pogłoskom, one mają się ciągle nieźle w Polsce. Nie twierdzę, że tutaj utrzymają się przez kolejne dziesięciolecia, ale myślę, że to nie jest perspektywa 3 ani 5 lat, żeby tę gazetę pożegnać. To jest ciągle największy dziennik, jeżeli chodzi o sprzedaż. To jest tytuł, z którym liczą się politycy, biznesmeni, czytelnicy, sportowcy, gwiazdy, celebryci. Myślę, że Fakt ma ciągle swoją siłę i ta siła powinna... Chcesz powiedzieć, że prezydent Duda zaczyna dzień od lektury Faktu? Przez kilka lat chyba nie zaczynał, bo ten tytuł nie trafiał do kancelarii, zdaje się. O, był ban? Była to też konsekwencja pewnych publikacji. Politycy, celebryci, sportowcy obrażają się na Fakt i inne media. Sam wiesz, jak to funkcjonuje w tym środowisku. Myślę, że na pewno ludzie prezydenta Dudy sięgają po Fakt regularnie, ale też ludzi z innych stron politycznych tak samo. Ja myślę jednak, że tutaj jedyny wiarygodny i sprawiedliwy był Aleksander Kwaśniewski z prezydentów, który zaczynał dzień od przeglądu sportowego. I wiesz, co mówił? Że on cytuje, zaczyna dzień od przeglądu sportu, podobnie jak prymas Wyszyński, który podobno też od przeglądu zaczynał dzień. Te wiadomości są sportowe mimo wszystko łatwiejsze do wchłonienia i do takiej pozytywnej ekscytacji, prawda? Na pewno, a patrzymy też na to i jakby w rozumieniu bulwarowym. Ja też spędziłem wcześniej 8 lat w Fakcie w dziale sportowym. Z reguły ta rzeczywistość jest zero-jedynkowa, albo ktoś jest bohaterem, albo totalnie się skompromitował. Wygrał, przegrał, prawda? I to jest bardzo proste do interpretacji. Ludzie lubią pozytywnych bohaterów i myślę, że w czasach, kiedy byli tacy ludzie jak Adam Małysz, Otylia Jędrzejczak, potem Robert Kubica przy początkach swojej kariery kierowcy w Formule 1. Oni też byli bohaterami Faktu i zbiorowej świadomości dzięki mediom i tym zasięgom, które media generowały. No tak, no ale wiesz, politycy trochę się boją, spróbują pływać, spróbują też manipulować, prawda, jeśli chodzi o tak poczytny dziennik jak Fakt, prawda? Bulwarówką numer 1 w Polsce. Tak, muszę przyznać, że od listopada nie odbieram chyba numerów, których nie znam, bo sporo dzwoni i to są z reguły różne dziwne telefony, prośby i to o różnych porach dnia i nocy. Trzeba być na to odpornym i zaimpregnowanym. Myślę, że to jest coś akurat, co jestem w stanie bez większego trudu jako taki stan ducha osiągnąć. Każdy ma swój interes do ugrania. Z mojej perspektywy Fakt powinien patrzeć politykom na ręce i tym z lewej strony, i z prawej, i z koalicji, i z opozycji, jako obiektywne medium będące blisko ludzi, w sposób krytyczny, ale też rzetelny, podchodzący do tej otaczającej nas rzeczywistości. Nie wszystkim to się musi podobać i ten konflikt interesów będzie bardzo często. Ale no, zagrajmy w otwarte karty. No, wydawnictwo, w którym pracujesz, niespecjalnie, powiedzmy, sympatyzowało z poprzednią władzą. Taka prawda. No, ja tak odbieram jako czytelnik. Możesz powiedzieć pomidor albo bez komentarza. Nie, odpowiem, że nie będę się odnosił do tego, co wydawnictwo robiło wcześniej. Ja pracuję na swoje nazwisko i z tych publikacji za mojej kadencji bardzo chętnie jestem w stanie się publicznie rozliczyć, ale myślę, że chcemy być blisko ludzi, patrzeć wszystkim. W idealnym świecie będzie nas krytykować i opozycja, i koalicja. O, jest taki świat idealny? Myślę, że jest świat, w którym media są w stanie wsadzić kij w szprychy. Dążyć do tego, co stoi za przyczyną jakiejś decyzji, jakie są okoliczności. Nie patrzeć powierzchownie, operować obrazkiem. Żyjemy w dobie kultury obrazkowej. Czasami zdjęcie jest ważniejsze niż to, co jest w tekście. Szczególnie w bulwarówkach, ale wokół zdjęcia też może ugrać się ciekawa dla ludzi historia. To jest od czasu, kiedy dziennikarze Washington Post doprowadzili do impeachmentu prezydenta Nixona. To już chyba, zdaje się, 50 lat. Jest taka pokusa, prawda, że żeby jednak płynąć na politykę, nie wiem, zmienić rząd, doprowadzić do jakiegoś przesilenia politycznego. Czy Bild? Nie przypominam sobie jakiego rządu, który by upadł tam za sprawą Bildu w Niemczech. No, przypominam sobie prezydenta, który miał z Bildem spore kłopoty, natomiast Bild potrafi tak naprawdę być zawsze najbliżej swoich wydarzeń. Bild ma bardzo silną redakcję w Berlinie, jest non-stop obecny w Bundestagu i tak dalej, więc jakby tutaj siła tego tytułu też tkwi w tym, gdzie ci ludzie są, jak dobre mają kontakty. Ja znam wielu dziennikarzy, którzy pracują w Bildzie po kilkanaście lat i ludziom się wydaje czasami, że napisanie tekstu do gazety bulwarowej, do tabloidu, to jest tak naprawdę kilka równoważników zdań i podpis pod zdjęcie. No ja muszę powiedzieć, że jest dokładnie odwrotnie. Łatwiej lać wodę na takie formaty magazynowe na 6 czy 8 stron, niż napisać ciekawy i błyskotliwy tekst na pół strony. Ja pamiętam sytuację jeszcze za czasów, kiedy w reprezentacji narodowej selekcjonerem był Waldemar Furnalik, szefem, takim rzecznikiem, dyrektorem kadry Tomek Grząsa i było jakieś spotkanie z dziennikarzami i na które nie zostali zaproszeni dziennikarze Faktu, na pewno. I Mateusz Borek mówi do mnie, jak to Mateusz, Janek, wyobraża sobie, że w Niemczech ktoś z Bilda nie byłby na takim spotkaniu z selekcjonerem reprezentacji Niemiec. Ja mówię, trudno to sobie wyobrazić. Nie wyobrażam, tak. Proszę? Trudno to sobie jednak wyobrazić, żeby tak w Niemczech było. No.
takie mieliśmy standardy. Wielu selekcjonerów obrażało się na fakt też, kiedy ja zajmowałem się kadrą, mieliśmy pod górę z trenerem Franciszkiem Smudą. Przecież były różne publikacje, które jemu, piłkarzom, mogło się nie podobać. Niektórzy się obrażali i do dzisiaj z nami nie rozmawiają, jako z tytułem, ze mną też osobiście. Takie jest życie. Obrazili się? Byli tacy, konsekwentnie? Tak, tak. Chociaż gdzieś jak się wpadamy na korytarzach, to mówimy sobie cześć, ale to jest takie raczej chłodne i wymuszone. O, takie jest życie, ale powiedz, okładka, która przeszła do historii, to zdaje się, że nie szef sportu, ale sam Grzegorz Jankowski, naczelny Faktu, chyba myśli, prawda? Ja dołączyłem do sportowej redakcji polskiego Axla jeszcze wtedy, dzień po finale Mistrzostw Świata w Niemczech. Okładka, o której mówisz, była, zdaje się, w fazie grupowej, kiedy... Tak, odpadliśmy chyba po trzecim meczu. Wstyd, hańba, kompromitacja, nie wracajcie do domu. Ale ponadczasowa, bo ona wraca po meczach polskich drużyn w pucharach, po spotkaniach polskiej reprezentacji, przy wielu kolejnych selekcjonerach. Wystarczy odpalić sobie Twittera, bardzo często się pojawia. Ale Fakt jeszcze słynął z innych fajnych zdjęć, typu, nie wiem, pampersy nałożone reprezentantom, prawda, i tak dalej. To chyba siatkarzom też. Siatkarzom, wtedy, tak. Zdaje się, że była z tego spora zadyma. Myślę, że Fakt jest też dzisiaj trochę innym brandem i redakcją niż był 15 lat temu. Mówi się, jest grzeczniejszy. Rynek paparazzi się trochę też uspokoił. Ale dlaczego złagodzili się? Wspomniałem o czeskim blesku, o takim, nie wiem jak to nazwać, nie umiem tego przetłumaczyć dosłownie, ale tam były hardkorowe treści, tak? tam były straszne. Tam był nawet reportaż takiego piłkarza, gdzieś pamiętam, Tomasz Repka, który mówił się z kochanką, na dwóch, trzech stronach fotoreportaż, jak podjechał pod hotel, jak ona przyszła, ona wyszła, potem już oczywiście do sypialni nie dotarli, ale taka, powiedzmy, opowieść pełna konkretów. Wyobraź sobie coś takiego u nas? Dzisiaj chyba nie. Może 15 lat temu. Chyba czytelnik oczekuje też innych rzeczy. Masz rację, to było 15 lat temu. Jeżeli mielibyśmy siedzieć 3 dni, czy nasi ludzie na drabinie w lesie, żeby zrobić zdjęcie Roberta Lewandowskiego, jak wychodzi z domu, moglibyśmy to robić. Stać nas na to i mamy takie moce sprawcze, ale dzisiaj Robert Lewandowski po wygraniu finału Ligi Mistrzów rzuca zdjęcie z gołym torsem i z pucharem na poduszce, które dla naszego czytelnika jest samo w sobie perełką. Social media zmieniły bardzo dużo. iPhony, smartfony załatwiły was, chcesz powiedzieć, czy paparazzi? Pomogły nam, na pewno zmieniły rynek, ale też dzisiaj dostępność tych zdjęć jest bardzo... No, bardzo łatwa, bo w zasadzie są darmowe. Ale wiesz, Michał, jest wielka pokusa, żeby być takim demiurgiem, człowiekiem, który zmienia rzeczywistość. To taka pełna pokusa pychy, prawda? My tu was ustawimy. Rządzi największa bulwarówka w Polsce. Wy macie zatańczyć tak, jak my zagramy. Jest wiele pokus. Nie wszystkim warto w życiu ulegać i ja myślę, że mamy tyle rzeczy do zrobienia z Faktem, że tak naprawdę wygłaszanie sądów ex cathedra, jakieś ambicje pod tytułem niszczenie ludzi, rozwalanie rządów, sprawianie, że komuś zniszczy się życie, to chyba nie do końca jest cel naszego istnienia. No Fakt przeszedł też do historii z tego, że kiedy tragicznie zmarł syn byłego premiera Millera, też jakoś zachował się w sposób dwuznaczny. Pamiętasz? Pamiętam, bo to była głośna okładka. Wykorzystam to pytanie na łyk wody, bo to też nie były czasy, kiedy ja w Fakcie pracowałem. Myślę, że musisz się tłumaczyć. Było wiele okładek, które odbiły się szerokim echem. Nie wszystkimi ja bym się podpisał. Jest kwestia też sumienia, człowieka, który o tym decyduje. Uważasz, że naczelny powinien osobiście dotknąć takiej okładki na pierwszą stronę za każdym razem? Uważam, że naczelny Gazety Codziennej powinien codziennie być świadomy tego, co na tej okładce się następnego dnia znajdzie i powinien tę okładkę akceptować. Kiedyś w Przeglądzie Sportowym był taki zastępca naczelnego, ale pierwszy zastępca Jerzy Zmarzik, któremu na Żoliborz dowożono odbitą szczotkę, czyli taką jakby próbną jedynkę, i on to akceptował. Kierowcy, godzina 10, 11 wieczorem, w sytuacji, kiedy jeszcze można było gazetę trochę zamknąć o tej porze, jechał na Żoliborz. Prezes, bo tak mówiono o redaktorze z Marzyków, czytał, akceptował, nie wiem, czy podpisywał, i można było to robić. Bez telefonów komórkowych i bez jakiejś krótkofalówki. No, były też telefonistki spisujące wywiady. Absolutnie tak, absolutnie tak. Czyli jesteś w takiej sytuacji do końca, od początku odpowiedzialny za to, jak Fakt wygląda na pierwszej stronie. Tak, i nie wyobrażam sobie, żeby miało być inaczej. Poza sytuacjami, kiedy jestem fizycznie w samolocie lub wydarzy się coś nieplanowanego w życiu osobistym, z reguły uważam, że naczelny powinien za to bać odpowiedzialność. Mm-hmm. A jak często sport byś wypchał na pierwszą stronę? To zależy od tematu, od formatu i od sukcesu. W przypadku złotego medalu olimpijskiego, ważnego zwycięstwa polskiej reprezentacji, to zawsze jest kwestia tego, co się wydarzy. W dobie takiego dziennika, ale też tak szybko
postępującego rozwoju internetu i tych newsów, które dzisiaj żyją po kilkanaście minut, dziennikowi ciężko jest tak naprawdę dzisiaj mieć news sportowy. Może lepiej iść w opiniotwórczość, prawda? No, nie wiem. Zatrudniać, wynajmować, zamawiać teksty od znanych publicystów z lewa i prawa, po to, żeby to kiedyś robił kilkanaście lat temu Fakt i to mi się nawet podobało. To już wszystko było. To są, ja wiem. No. To są ciągle gadające głowy, tylko tym razem gadające głowy na papierze. No bo jak chcesz ugryźć politykę? Jeśli powiedziałeś, że no nie można tak dopaść polityków, jakby się chciało, prawda? No bo to są różne obostrzenia, kwestia prawna i tak dalej, i tak dalej. To jak sprzedać ludziom w Polsce dzisiaj politykę? Spójrz na to, ile się dzieje w Polsce teraz. No właśnie. Ile dzieje się rzeczy, których nie panowaliśmy kilka miesięcy temu. Ustawy, weta, konflikty rządu z prezydentem, szarpaniny pod Sejmem, odbicia z więzień, więźniowie polityczni, niepolityczni. Protesty rolników. To są wszystko rzeczy, których nie panujemy. Protesty rolników rozrywają się po całej Europie i też są tematem dla Faktu, bo są tematem polskim w ujęciu polskim. Natomiast w roku, kiedy mamy jedne wybory, drugie za chwilę, kolejne wybory w USA, sytuacja z Ukrainą, geopolityczny taki matrix, w którym my się znaleźliśmy tutaj, jest mnóstwo tematów. My nie mamy problemu z tym, czym te strony zapełnić. Na koniec dnia to są dwie, trzy rozkładówki. To nie jest gazeta, która ma kilkadziesiąt stron w codziennym takim rozumieniu. Nie brakuje nam tematów. No wiem, że nie brakuje, bo nie brakuje tematów w życiu politycznym czy społecznym. Ale przejdźmy do sportu, no bo w sumie jesteśmy w meczykach, a nie w jakiejś poważnej telewizji, która będzie zastanawiała się, czy rząd przetrwa, czy nie przetrwa, a koalicja jest taka, czy owaka, a opozycja jeszcze gorsza. To nie o to chodzi. Fakt zawsze mocno stawiał na sport. To od początku swojego istnienia. Widać, to są te właśnie wzory z Bilda, z angielskich tabloidów. Też takie zapotrzebowanie polskiego czytelnika na to. Jeżeli rozmawiamy z naszymi czytelnikami na różnych wewnętrznych badaniach, to męska część tego grona, czytelnik Faktu, gdzieś pomiędzy wiekiem moim a twoim w tej luce, on się sportem bardzo mocno interesuje i ten sport zawsze był silny. W Fakcie, do którego ja trafiłem w dziale sportowym, to oczywiście były inne realia, więc ważna była tabela, wynik, inne były deadline'y. Masz świadomość tego, że dzisiaj tak naprawdę, jeżeli mecze są rozgrywane późnym wieczorem, większość tak naprawdę nakładu dzienników już tych wyników na następny dzień nie złapie, a ci ludzie wszystko sobie zobaczą i tak w internecie. Myście wtedy konkurowali z Przeglądem Sportowym, bo to nie było jedno wydawnictwo, nie? Chyba, czy już? Przegląd Sportowy był w Marquardzie, potem tak. Dołączył do Axel Springer, przeniósł się bodajże z Wilczej na Domaniewską. Mieliśmy połączoną jedną redakcję i też to było wyzwaniem, jak obsłużyć wtedy jeszcze dziennik, Fakt i Przegląd Sportowy, jakie treści, gdzie dopasować, czy wysyłać. Dziennik nie przetrwał, ale no nie w takiej formie, jak zaczynał, prawda? Nie w takiej formie. Dziennik.pl był w ogóle moją pierwszą redakcją, do której trafiłem po tym wspomnianym mundialu w Niemczech. Na twoje pytanie odpowiadając, w Bildzie zawsze sport jest bardzo mocno eksponowany i na pierwszej stronie, i na czołówkach w internecie. Bundesliga jest też trochę, myślę, innym produktem niż Ekstraklasa. Natomiast... Ekstraklasa się stara. I o Ekstraklasie nie powiemy złego słowa, prawda? Wydaje mi się, że czytelnik Faktu ciągle ma takie oczekiwania, że o sporcie chciałby czytać. Piłka nożna bardzo mocno go interesuje. Brakuje pewnie trochę dużego sukcesu, bo duże nazwiska mamy. Ale oczekuje informacji z sensacji, bo ciągle drożę ten temat. Nie? Oczekuje jednego i drugiego. Oczekuje sukcesu. Frustruje go to, że polska reprezentacja rozczarowuje, żyjemy złudzeniami od kolejnych eliminacji do turnieju, na który załapiemy się rzutem na taśmę, a z reguły wracamy ze spuszczonymi głowami. Oczekuje informacji zakulisowej, oczekuje szczegółów z życia tych liderów tej kadry, oczekuje tego, co polskie kluby są w stanie pokazać w pucharach. Pewnie nie oczekuje takiej cotygodniowej ligowej młódzki rozkładanej na czynniki pierwsze. Słuchaj, jakby powiedział redaktor Zarzeczny, oczekuje też ciekawych tekstów, prawda? Paweł też mówił takie zawsze zdanie, że w wywiadzie dużym czy dużym tekście powinien być taki jeden moment, w którym czytelnik się uśmiecha. Czasem mi tego brakuje w ogóle w naszym dziennikarstwie. A, uśmiecha... Uśmiecha sam do siebie, czyta coś, co wywołuje uśmiech. Nie czyta depresyjnego materiału, po którym ma ochotę sam... po prostu pójść spać i zamknąć się w pokoju albo tylko wpaść w zły humor. Był taki moment, że jednak... tłumaczył to ludziom, pamiętam, że może fajnie byłoby się raz uśmiechnąć. No, bardzo dobrze. Trzeba się zawsze uśmiechać, bo to przynajmniej łagodzi obyczaje, ale w tej sytuacji, jak jest gazeta bulwarowa, no bo ciągle trzymam się tego określenia, łatwiej się jednak sprzedaje, wiesz co, krytyka, afera, krew, pot i łzy, no krótko mówiąc. Jest granica też dość cienka między tym, żeby tabloid wkładał ten wspomniany kij w szprychy,
pytał, był dociekliwy, podważał pewne rzeczy. Tabloid bulwarowo to jest to samo? Przepraszam, bo ja... Tak, można to rozumieć w ten sam sposób, natomiast no, jest ta granica, że jednak nie wchodzimy, myślę, ludziom z butami do domów, do życia prywatnego i my też mamy swoje granice. Więc oczywiście to są rzeczy, które się sprzedają, ale tabloid czy gazeta bulwarowa, jak to wolisz określać, nie musi ociekać krwią i różnymi innymi wydzielinami od A do Z. No, no tak. A z drugiej strony napisać taki, bo wiesz, że gorzej, trudniej napisać pozytywny tekst, prawda? Na pewno. Żeby nie był laurką, a był fajnym i interesującym tekstem. No i być jeszcze przy okazji posądzonym jakieś układy, zgniłe kompromisy z kimś, a jeszcze jakieś korzyści z tego najlepiej. Tak, na pewno trudniej. A jak dzisiaj w sytuacji, kiedy nie ma newsów gazetowych, można powiedzieć, bo newsy są w mediach społecznościowych, na Twitterze, czy platformie X, na Facebooku, nie wiem, Instagramie, jak... Co zostało gazecie do tego, żeby przedstawić ciekawy obraz sportu? Zdjęcie, formaty i dotarcie do żywych ludzi. Ujęcie jakiegoś tematu w zupełnie inny sposób. Osobowość dziennikarza, nie wiem, jego dojście, nie wiem, telefon do Cristiano Ronaldo na przykład. No, ja spotkałem się kiedyś z Cristiano Ronaldo, ale to nie wymagało do niego telefonu. Nie dzwoniłeś? Nie dzwoniłem, choć wrodziło to pewnie. Zorganizowali ci to pewnie. Ja to sam zorganizowałem, ale to była piękna sytuacja, kiedy Ronaldo spotkał się z chłopcem z Polski, który był w wypadku po śpiączce i w klinice budzik obudził się, słuchając meczów Ronaldo. Opisałem tę historię, przetłumaczyłem na 2-3 języki, wysłałem do Jorge'a Mendesza i potem udało się takie spotkanie w Madrycie z Dawidem Pawlaczykiem i jego rodziną przeprowadzić, ale myślę, że dzisiaj w dobie rzeczników prasowych, PR-owców, działów marketingu prężnie działających, to nie jest tylko zmartwienie polskich dziennikarzy sportowych. Ja dzisiaj nie widzę ekskluzywnych wywiadów z Ronaldo, ani w mediach w Arabii Saudyjskiej, ani nie widziałem ich zbyt często w Hiszpanii, czy to w Marce, czy w Asie. Te wielkie gwiazdy, w ogóle uważam, że jakby wywiady jako forma dzielą się w tej chwili na dwa rodzaje. Ze znanymi Stawki. Ludźmi, gdzie jest duże nazwisko i ono samo w sobie jest wartością, ale sam wywiad jest raczej PR-ową garką. Mam nadzieję, że to nie jest ten moment. Albo mniej znanymi ludźmi, którzy mają do powiedzenia coś ciekawego, a czasami mówią zaskakujące i ciekawe rzeczy. A jak ocenić na przykład ofensywę teraz medialną Roberta Lewandowskiego? Jest wszędzie. Rozmawiano z nim no, w meczkach, to taki pół roku temu Mateusz Święcicki rozmawiał i to był taki dość przełomowy wywiad, ale i widziałem go u Tomka Ćwiąkały w Food Trucku. Nie wiem, w TVP, Maja Strzelczyk, Robert Błoński. Roberta Lewandowskiego jest dużo. Wydaje mi się, że Robert Lewandowski przemawia w takich momentach, kiedy też jemu to jest z jakiegoś względu potrzebne. Aha, nie czyli są... takie urbi et orbi, tak? Wychodzi papież i mówi, słuchajcie, świat jest taki. Tak odebrałem wywiad Mateusza Święcickiego, skądinąd bardzo ciekawy. Absolutnie, warsztatowo na pewno dobry. Moment, w którym Robert Lewandowski przemówił i tematy, na które zabrał głos, dla mnie nie są przypadkowe. Nie są przypadkowe, ale wiesz, brakuje chyba trochę spontaniczności z jego strony. Ja nie powiem szczerości, bo nie chcę go obrażać, ale jest to trochę spreparowane i przygotowane. Nie wiem, czy to jest kwestia takiej gwiazdy, że ona nie może sama od siebie rzucić coś, wiesz, takiego, co w czym się ludzie zakochają. Ja pamiętam z Robertem Lewandowskim kojarzy mi się historia, kiedy no, nie, 20 czy kilkanaście lat temu tak naprawdę spotykałem się z piłkarzami jednej z młodzieżowych reprezentacji Polski w hotelu w centrum Warszawy. Był plan jakiegoś wieczornego wyjścia na miasto, wymknięcia się do jednego z klubów schodami z 12 czy 15 piętra, bo trener, nie będę ujawniał jego nazwiska, siedział w recepcji. Siedzieliśmy sobie w tym pokoju, rozmawialiśmy. Gdzieś tam pewnie w tle były jakieś drobne drinki i nagle wszyscy poszli na tę dyskotekę i Robert Lewandowski powiedział, że on zostaje w hotelu. I można powiedzieć, gdzie zaszedł dzisiaj Robert Lewandowski, gdzie wszyscy koledzy, którzy na tę imprezę no, w okolice Placu Piłsudskiego się udali. Kiedyś bardzo młody, młodziutki Artur Wichniarek uczył mnie, jak przypalać cygaro. Nie zapalniczką, tylko specjalną draską. Ja mówię, o synku, daleko zajdziesz. No i faktycznie nieźle wyszedł, a dzisiaj jako opinionista jest ceniony w różnych telewizjach. Artura Wichniarka spotkałem chyba ostatnio na lotnisku w Berlinie. To było jakieś 2-2,5 roku temu, kiedy ja wracałem do Warszawy po tygodniu na ten weekend z Ekstraklasą. Była kolejka do nadania bagażu, do check-inu. Osoby, które latają często, mają ten wyższy status w liniach, mogą tą kolejkę skipnąć i przyjść z boku. Ja taką kartę mam. Podszedłem tam i no, widzę ten wzrok ludzi niepokojący się, dlaczego ja tę kolejkę omijam. Ktoś tam coś pod nosem burczy. Artur Wichniarek po niemiecku zwrócił mi uwagę, że kolejka jest tam i zapraszamy na koniec, na co odpowiedziałem również po niemiecku, że mam taką kartę, w myśl której mogę iść przed tą kolejką i potem dopiero Artur zobaczył... Poznał mnie, wypiliśmy kawę nawet jeszcze przed boardingiem i śmialiśmy się z tego dość długo. No tak, a odbierasz telefon od Sławka Pieszki, czy nie?
Nie dzwonił ostatnio, ale numer na pamięć chyba pamiętam, Sławka. Jeżeli ma ten, który posiada w czasach Lecha, to mam dobrą pamięć do liczb, ale on też ma dobrą pamięć. Ale jesteście już pogodzeni, czy nie? Bo coś tam było. Jesteście ziomkami, a jednocześnie... Historia moja ze Sławkiem Peszko wiąże się z tym, że pochodzimy z jednej miejscowości. Jedlicze. Jedlicze. Nieduża miejscowość, 6-7 tysięcy osób w gminie. Jak wiadomo... To powiedz, liczba celebrytów jest spora jak na takie małe. Jeszcze reżyser Wojciech Smarzowski jest też z naszej miejscowości. Tak, tak. I wszyscy w jednej szkole? Nie. No jest tam tylko jedna szkoła, natomiast do liceum gdzieś szło się dalej. Do podstawówki chodziliśmy do równoległych klas ze Sławkiem. Mieliśmy chyba WF i... No dobra, ale o co poszło ze Sławkiem? Ze Sławkiem poszło o okładkę bodajże z tytułem Peszko przepił swoje euro, kiedy Sławek miał... chciałeś brutalnego tabloidu, który wali tytułem, to proszę. No taka historia to dla... Nie, ja nie bym chciał. Ja chciałbym, jak mówił zarzeczny, ciekawego, no ale to jest ciekawe. Ale spójrz na to z perspektywy redaktora naczelnego, czy ludzi, którzy tworzą gazetę. Masz piłkarza reprezentacji Polski, gdzie dochodzi do takiego incydentu. Sławek sam o nim mówił w późniejszych latach. No nie, to latach. Tak. To przecież nie wymyśliliście tego. Coś mu się odkleiło wtedy i gdzieś miał moment słabości, czy takiej łańskiej fantazji, czego sam też mówił, że żałuje. Trudno tego nie zrozumieć. Żeby jasność, lubimy go. Poza wszystkim. Jest barwną postacią. Tak jest. Jest barwną postacią i jest mnóstwo z nim wspomnień i anegdot. Ja też mam sporo dobrych wspomnień ze Sławkiem Peszką z tych wcześniejszych lat. Sławek się za tę okładkę obraził. Wydaje mi się, że to nie przez fakt Sławek nie pojechał na Euro i to nie tak, że gdyby fakt nie napisał o tym, co Sławek Peszko zrobił w tę niedzielę czy poniedziałek wielkanocny, wtedy w okolicach Kolonii to na to Euro by pojechał. No, wpisały o tym wszystkie media w Polsce. Sławek miał pretensje, jego rodzina zresztą też, że taka publikacja się ukazała. Moja babcia świętej pamięci kiedyś spotkała na jednej z ulic w miejscowości kogoś z rodziny Sławka i mówi, przez pani wnuka Sławek na Euro nie pojechał. No nie przez pani wnuka. No, to... Czyli jesteś w rodzinie Peszków trochę nacenzurowany. Myślę, że kiedyś wypijemy ze Sławkiem kawę, a może coś mocniejszego. No, sobie Sławkiem... o tym pogadam. Podajemy sobie rękę, że Sławkowi wszystkiego dobrego. Myślę, że Sławek ma zupełnie inne historie. Pamiętam też jedną taką, że przez fakt, dzięki faktowi, właśnie przez fakt, mieszał nazwiska pewien dość znany piłkarz, błyskawicznie wykupywał w okolicznych kioskach, czy jeszcze kioski były w... wasze pismo, bo został gdzieś uwieczniony w jakimś lokalu na zdjęciu, nie o tej porze, nie w tym miejscu i bez zgody swojej żony. Takie też były historie. Było też sporo zdjęć, które nigdy się w fakcie nie ukazały i to też były zdjęcia sportowców. Ja kiedy zajmowałem się Legią przez wiele lat, pisząc o codziennych zmaganiach za kadencji pierwszej trenera Urbana, potem też Macieja Skorży, byłem codziennie na treningach blisko piłkarzy, to też była inna Legia, umówmy się, mniej korporacyjna, stary stadion, można było przyjść sobie na boczne boisko od strony Trójki przy Myśliwieckiej, porozmawiać z piłkarzami, grono tych samych dziennikarzy. Niektórzy kręcą się przy Legii zresztą do dzisiaj. Ta Legia potrafiła się zabawić i umiała wyjść w miasto. Kiedyś taka głośna publikacja po przegranym meczu z Jagiellonią w Białymstoku. Podjechali żółtym autokarem Triady na rogu bodajże Emilii Plater i Świętokrzyskiej. Taką imprezę Body Sushi, gdzie nagie hostessy, na nich podane jedzenie. To było wkupne wtedy kilku piłkarzy. No i tam się działo dużo i nie wszystkie zdjęcia światło dzienne. Mogło ujrzeć. Ale i było ich wystarczająco. Ale czy to wynajęty paparazzo robi te zdjęcia, czy ktoś z towarzystwa? Jest, nie chcę ujawniać kulis pracy redakcji, natomiast jest też na rynku sporo freelancerów, czyli osób, które sami takie zdjęcia robią, proponują nie tylko faktowi, zresztą różnym redakcjom. Mamy swoich ludzi, współpracujemy z ludźmi zewnętrznymi, ale myślę, że nie ma w Polsce kogoś takiego, kto może sobie powiedzieć, jestem paparazzi sportowym, typowo chodzę tylko za piłkę. Oddelegowanym, robi co się da. A kiedy na kawie byłeś z Kostą Runajciem ostatnio? To chyba było gdzieś jeszcze w poprzednim roku, w okolicach listopada. Kosta jest bardzo zajętym człowiekiem, a sam sobie tej pracy nakłada jeszcze więcej. Natomiast zdarza nam się wypić kawę, czy nawet nie tylko kawę i porozmawiać. Ale jak spotykamy się przy czymś, żeby coś zjeść i wypić, to często rozmawiamy w 80-90% o życiu, a niekoniecznie o sporcie. No. Tak, tak. No, Kosta jest człowiekiem, kiedyś miałem przyjemność być na pewnej imprezie, dzięki tobie dziękuję, kiedy mi opowiadał. Pytał też, a gdzie są fajne jakieś miejsca w Warszawie i tak dalej. On kocha życie w Warszawie. Jest ciekawą osobą. Kiedyś piłkarze Legii na jeden z meczów na Górnym Śląsku jechali z Warszawy pociągiem i jeden z piłkarzy Legii za kadencji trenera Urbana na rondzie de Gola, kiedy oni skręcali z Powiśla w lewo w Aleje Jerozolimskie, mówi do kolegi siedzącego w autokarze, a co to za ulica tutaj? Takie dekoracje ładnie, kolorowo. No i ten któryś z kolegów odpowiada, Nowy Świat, mówi, Trakt Królewski, potem
krakowskie przedmieście, prosto do zamku, a ten piłkarz zresztą przyszedł do Legii z Krakowa, grał wtedy już chyba dwa sezony i mówi tak, a fajnie tu wybrać się warto kiedyś. No tak, mówi, to nigdy nie byłeś w centrum. No nie, on tylko galeria Mokotów i trening. Kosta jest przeciwnikiem takiego podejścia. To nie jest osoba, która korzysta z uroków nocnego życia Warszawy. Jest osobą ciekawą świata, człowiekiem renesansu, lubi dobrą książkę, dobry film, dobre wino. Całkiem się na nim zna, muszę przyznać, więc mamy wspólne tematy. Lubi pobiesiadować, widziałem też. Że... Tak, a ja mówię płynnie po niemiecku i myślę, że pewnie będąc samemu w Warszawie, też brakuje mu ludzi, z którym po tym niemiecku może porozmawiać. Ale nie czuje się samotny specjalnie, o, ma tyle roboty, że... Nie, jest absolutnym stachanowcem pracy. Myślę, że on i jego sztab... Śpi i pracuje, nic więcej. Śpi i pracuje, ale nie mieszka w centrum treningowym Legii, co zdarzało się jego poprzednikom, więc mimo wszystko myślę, że dla głowy ten work-life balance jakoś tam sobie zachowuje. No powiedz, oszczędzisz go, jak przyjdzie, trzeba głowę ściąć? Nie, absolutnie i w ogóle nie będę ingerował. No wiesz, bo dzisiaj, kiedy rozmawiamy, Legia jest w sytuacji, no, przynajmniej dwuznacznej. Tytuł się oddala, nie wiem, czy zagra w europejskich pucharach. Jest nadzieja, że zagra, no bo nie przesadzajmy. Odpadła w pucharach i tak dalej. I Kosta może być nerwowo. Moje prywatne relacje z ludźmi nie przenoszą się na politykę, jeżeli chodzi o redakcję. Mówię na politykę w sensie decyzji, tytułu, czy coś publikować, czy nie. Myślę, że straciłbym wiarygodność. Ale zadzwoń do niego. Kosta jutro będzie pod kaput. Z reguły komunikujemy się na jednym z komunikatorów i on odpisuje po dwóch dniach, bo cały czas siedzi i pracuje. Aha. Ale jeżeli będzie kaput, to też fakt go z tego rozliczy. Piórem naszych dziennikarzy, nie moim. To nie jest tak, że my patrzymy na Kostę, kogokolwiek innego przez palce. A próbowałeś na przykład, nie powiem umoralniać, ale jakoś tak schłodzić Jakuba Rześniczaka, który też był twoim dobrym kolegą, a miał różne przygody i to bardzo dziwne. Nie, z Kubą widywaliśmy się przy meczach, przy okazji meczów Wisły-Płock, kiedy on w tej Wiśle jeszcze grał, zdarzało mi się też przy meczach w Płocku, czy gdzieś, gdzie Wisła grała, na wyjeździe pracować. Kuba jest dorosłym gościem, sam bierze odpowiedzialność za swoje życie i decyzje. Miał, myślę, w życiu wystarczająco dużo podpowiadaczy i osób, które mówiły mu, jak ma żyć, jakie decyzje podejmować, kim się otaczać, z kim się związać i z kim się rozstać. Nie sądzę, żeby chciał mnie słuchać, ale też nie czuję, żebym był właściwą osobą, żeby dawać mu jakiekolwiek rady. Pewnie jesteś młodszy od niego. No, może nie, ale jakoś tak podobnie. Kuba jest młodszy rok ode mnie. On się urodził pod koniec października, 86. To jest pierwszy rocznik z gimnazjum. Ja jestem z tego 85. A wróćmy do Jedlicz. Do Jedlicza. Tak to się Jedlicza, mówi. Przepraszam. Sorry. Tak jak Sławek Paszko też by cię poprawił teraz. Nie ma problemu, ale Peczko, Smarzowski, ty i wszyscy mieli się taki napęd, żeby stamtąd wyciekać, robić szkołę średnią, studia, bo nic was tam nie czekało. Z Wojtkiem Smarzowskim rozmawiałem ostatni raz po przedpremierowym pokazie Wołynia w kinie Atlantik na Chmielnej. Kilka lat od tego czasu minęło. Od tamtej pory Michalina Łabacz stała się też aktorką, która gra w prawie każdej roli w teatrze. Córka mojego kolegi z Suwałk. Narodowym, z tych właśnie, tak, krańców Polski. Zresztą bardzo utalentowana. A jej ojciec odkrył takiego piłkarza, który nazywa się Patryk Małecki. Tak, tak. I wszystko jest... Ale myślę, że ona jednak ma trochę bardziej poukładane. Myślę, że jest, powiedziałbym... Jeśli chodzi o duszę i tak zwaną głowę, jest postacią o większej głębi niż Patryk. Chociaż Patryk miał swój urok. Śledzę jej postępy, bo często bywam na różnych scenach Teatru Narodowego. Bardzo lubię ją oglądać w różnych sztukach. Ale wróćmy do Wracając do Podkarpacia i wtedy właśnie rozmawiałem z Wojtkiem Smarzowskim. Absolutnie nie mam z nim na co dzień kontaktu. Pamiętam, że w podstawówce uczyła mnie fizyki pani Jola Smarzowska. Świetna nauczycielka. Do niej Mama? Też liceum. Nie, to była Wojtka... brata żona, czyli chyba szwagierka. Tak, nie, szwagierka. Tak by to trzeba było określić. W liceum też do niej chodziłem na korepetycje. Świetny pedagog, bardzo dobra nauczycielka. Generalnie ludzie w tak małym środowisku, wszyscy się znają. Wszyscy chodzą na mecze jednego klubu piłkarskiego. Wszyscy siedzą w jednym parku, kiedy nie chcą iść do kościoła, a mają kilkanaście lat i tam piją gdzieś ukradkiem piwo. No więc trudno było się nie znać. I Sławek już wtedy na wszystkich zajęciach z wychowania fizycznego przerastał wszystkich o głowę. Nie wzrostem, ale tym, jak sobie radzi. Był najszybszy w bieganiu. Potrafiliśmy przegrać mecz na szkolnych zawodach 16-1, a on strzelał 14 goli z tych 16 na swojej klasy. Grał świetnie w kosza. Widać było, że on zrobi ten postęp i wybije się dalej. Potem pojechał do Płocka. Były takie anegdoty, że to rafinerie wymieniły się w jakiś tam sposób, że był transfer wiązany. I mieliśmy kontakt bardzo długo też, kiedy grał potem w Poznaniu. Potem Sławek wyjechał za granicę i ten kontakt siłą rzeczy... Ale kiedy oglądasz filmy Smarzowskiego, nie? Na przykład Wesele, to myślisz, że Jezus Maria, to gdzieś...
pod Jedliczem to nakręcił? Albo no, nie myślę, te klimaty? Wiem, nakręcił w miejscowości Bajdy na około 6-7 kilometrów od Jedlicza i myślę sobie, że Polska tak bardzo często wygląda. Może jest to dość skrajna interpretacja naszych przywar w Weselu i nie każdy policjant jest taki jak ten z Drogówki, a nie każdy tak pije jak osoba z Domu Złego. Ja lubię film Wojtka Smarzowskiego, nie są to łatwe, że tak powiem. Mateusz Święcicki też lubi. Propozycje. Na wszystkie chodzę do kina. Ostatnio nawet z moim najlepszym przyjacielem z Londynu wspominaliśmy, ile lat minęło od premiery Róży, na której byliśmy. I Róża, o, mocny. Mocny film, ale świetny. Więc tak Polska wygląda i to nie jest tak, że wszyscy taplają się w bigosie, chodzą pijani. I ja myślę, że on trochę przesadza. Polska nie jest taka do końca. Jak... Myślisz, że nie ma takich miejsc, jak pokazanych na Weselu? Są, na pewno, ale czy tak wygląda? No, musi tak też wygląda. Nie? Reżyser musi wstrząsnąć, nie? Myślę, że chciał coś nam pokazać i powiedzieć o naszych przywarach narodowych, ale wyszło to w taki skrajny sposób, który się niesie i ten film jest w jakiś sposób ponadczasowy. Więc był on, był Sławek, byłem ja. Na twoje pytanie odpowiadając, czemu ludzie wyjeżdżają, to chyba nie jest problem czy wyzwanie Jedlicza czy Podkarpacia. To jest tak, że ludzie z małych miejscowości, czego obaj jesteśmy przykładem. No to ja też wiem, dlaczego chciałem wyjechać. Nie było mi źle, ale no, to było naturalne. Rodzice wiedzieli, że studia i tak dalej... To... 1 czerwca minie 20 lat, odkąd przeprowadziłem się do Warszawy, co do dnia. I wydaje mi się, że każdy... Jesteś warszawistą już. Nie, i nigdy nie będę, ale czuję się tutaj swobodnie. Też przeprowadzałem się do innej Warszawy, takiej, której był stadion dziesięciolecia. Ja wynajmowałem pokój na stacji, na studiach. Ale nie narzekasz na Warszawę? Nie, nie narzekam. Warszawa, to mnie najbardziej denerwuje ludzie, którzy tu przyjechali, pracują, zarabiają i klną, ale to jest... Spotykam się z czymś takim, bardzo często z brakiem takiej wdzięczności, jeżeli miasto daje ci szansę rozwoju. W mediach tak naprawdę to jest Warszawa i długo, długo nic. Jak wiesz, ciężko być korespondentem lokalnym przypisanym do jakiegoś klubu czy stacji informacyjnej. Nigdy nie narzekałem. Warszawy trzeba się nauczyć i nie dać się jej pochłonąć. Tak, tak. No. Mądre, ale oczywiste rzeczy. Wszyscy wyjechali i myślę, że też to nie jest problem tylko, tak jak mówię, tego regionu, bo ludzie szukają perspektywy dla siebie, lepszej pracy, studiów, widzą uroki życia w większym ośrodku miejskim i z reguły nie wracają. Wracają na święta i pogrzeby i wesele. Mówisz, Wojciech Smarzowski, a ciebie Forrest Gump. Kiedy zacząłeś biegać? Tak jak Gump w swoim domu, zdaje się, w Alabamie, wyszedł i zaczął biegać i najpierw go dzieciaki nie mogły dogonić, ale potem już tylko biegał, aż obiegł całą Europę, całą Amerykę, może i pół świata. Mówiłem o zajęciach WF-u ze Sławkiem Peszko, gdzie on był gwiazdą. W liceum już miałem zwolnienie z tego WF-u. Miałem astmę, alergię, wszystkie choroby świata. Do dzisiaj nie umiem pływać. Wstyd się przyznać pewnie w towarzystwie. Nie? Na 2 metrach to poszedłbym na dno. Biegam od 2017 roku. Zacząłem biegać. Ostatnie 7 lat. Ostatnie 7 lat. Przebiegłem 12 maratonów. Mam ochotę na więcej. No i co? Nie bałeś się zakrzepicy na przykład takich historii? Nie, wiesz, no była kiedyś historia w Warszawie, że dziewczyna szła chodnikiem, skoczyła na nią samobójca i została przysłowana do wózka fizjoterapeutka do końca życia. Gdyby myśleć o tym, co na ciebie czyha, to trzeba by nie wsiadać do samochodu, samolotu i unikać różnych innych rzeczy. Zakrzepica oczywiście jest realnym zagrożeniem dla osób mających skłonności. Dużo osób gdzieś tam młodych cierpi z tego powodu, czy nawet umiera stosunkowo, bo o takich sytuacjach się dużo mówi. Trzeba się badać regularnie i też myślę słuchać swojego ciała. Bieganie uzależnia, produkuje sporą dawkę endorfin. Jest też świetną wymówką do podróży. Absolutnie. Biegania w różnych odległych zakątkach kraju. No dobra, ale jeszcze raz. Jak Forrest Gump, wyskoczyłeś z domu i co, pobiegłeś? Bo... Nie, to zasługa mojej byłej narzeczonej, która biegała przez wiele lat. Mai? Często na te biegi gdzieś tam z nią jeździłem i długo przyglądałem się temu hobby czy pasji z takim naprawdę dystansem. Myślę, co w tym ludzie widzą. Jakie warunki masz dobre, jak Etiopczyk. No, raczej nie jestem. Udziutki? Raczej nie jestem wysoki. Osobą z nadwagą. Jak się rozpędzę, to już biegnę. I bieganie jest też sportem niskonakładowym. Kupujesz buty i biegasz. Możesz oczywiście obwiesić się elektroniką, paskami do mierzenia tętna i kupić buty za 2000 zł, ale nie jest to jakby no, warunek sine qua non. Ale miałeś konsultacje z jakimś trenerem, nie wiem, człowiekiem, który biega. Miałem kiedyś e-trenera, płaciłem mu 250 zł miesięcznie i dostałem od niego taki plan w poniedziałek takim tempem, w środę takim tempem. Zwiększaliśmy stopniowo te dystanse, tempo, fajne są postępy w bieganiu, ale w pewnym momencie też dochodzisz do wniosku, że bieganie nie staje się dodatkiem do życia, tylko jego sensem. I wiesz, co tu się zaczyna? Sekciarstwo. Miałem kiedyś rozmowę z jednym z kolegów z Canal Plus, który mówi, że po 13 banana to nie za bardzo, bo to są cukry złożone czy proste i w zasadzie to się już wtedy ich nie powinno jeść i w ogóle owoców. To musiał być Marcin Rosłoń. No z Marcinem Rosłoń. No trafiłem? Nie, ale coraz bliżej. Ja uważam, że Marcina Rosłonia w ogóle radziłem się zaczynając biegać o różne sprawy. No, ale sportowiec. Przed moim pierwszym startem w Nowym Jorku w 2017 roku dał mi dużo fajnych wskazówek. Kibicował mi też, nagrywaliśmy różne materiały do programu O Co Biega. To jest super przygoda i jakby...
Powiedziałem sobie, że zapiszę się na losowanie do maratonu nowojorskiego. Szanse, że cię wylosują, są stosunkowo niewielkie. Z reguły zapisy są pod koniec lutego, wyniki w marcu. Jeżeli cię ktoś wylosuje, jest to zawsze pierwsza niedziela listopada. 8-9 miesięcy, żeby się przygotować. Nie, znajomości chody nie pomagają. Tyle czasu. Możesz sobie to kupić w biurze podróży za kilkanaście tysięcy. Taki pakiet z przelotem. Dolarów? Nie. Nie, złotych. No, myślę, że bliżej 10 niż 20, ale jednak... Jakbyś tak zaszczędzał cały rok, to spokojnie. To. Ale ja znam Nowy Jork. Ja w Nowym Jorku byłem kilkanaście razy, jeżeli nie 20. Mam tam przyjaciół, swoje miejsca, ulubione restauracje. Nie chcę być częścią, z całym szacunkiem, na tej inicjatywy wycieczki zakładowej pod tytułem trener, grupa, logo biura podróży. Szanuję to bardzo, jeżeli ktoś sposób chcę podróżować, jak najbardziej okej. Okay. Ja wolę chodzić i biegać swoimi ścieżkami. Kiedy mnie wylosowano, miałem pół roku, żeby się przygotować. Zacząłem tak naprawdę biegać na poważnie w lipcu. Przebiegłem pierwszy maraton w listopadzie. Miałem pół roku pierwszy ten? No tak intensywnie powiedziałbym. Biegałem dwa razy w tygodniu po 10 kilometrów. A co mówią zasady, co mówią lekarze? Co... Są różne szkoły tak naprawdę. To rok druktać dopiero później? Mówią mądrzy ludzie, którym staram się w życiu wierzyć z wielu powodów, że organizm po maratonie regeneruje się do zera około 40 dni. To są różne mikro naderwania. Co miesiąc nie mógłbyś biegać, to nie ma sensu. Najdłużej wytrzymałem 6 dni po maratonie bez biegania. To niedługo. I jeżeli nie biegam 3-4 dni, to jestem nieznośny. No, to kwestia wyrzutów. Jak biegasz, to wyrzucasz z siebie frustrację, emocje. Nie wiem, jakieś zapiekło złość. To jest kwestia oczyszczenia sobie głowy, czasem ułożenia dnia, przemyślania spraw, na które gdzieś tam w tym codziennym takiej gonitwie korporacyjnej czy w pracy nie masz czasu, a czasem po prostu wyłączenia myśli. Ja bardzo lubię biegać po lesie kabackim i właśnie. Często biegam po lesie nawet bez muzyki, żeby się wyciszyć. Oczywiście, jeżeli biegasz po tym lesie przez 3-4 razy w tygodniu, przez 6 czy 7 lat, to znasz każdą gałąź i korzeń wystający i to też staje się trochę powtarzalne. No, ale mieszkasz na Ursynowie, to masz blisko, ale szukasz innych tras w Warszawie, w okolicach? Szukam, ale najczęściej biegam po Ursynowie. Szukam startów za granicą, które pozwolą poznać mi nowe miasto. Biegłem kiedyś maraton warszawski, wtedy jeszcze Orlen Warsaw Maraton z moim serdecznym kolegą i muszę powiedzieć, że bieg w okolicy Canal Plus, a później Wisłostradą w korku między samochodami, to nie jest coś, co jest sexy. Jeżeli biegniesz w Nowym Jorku, w Tokio, półmaraton na Hawajach, jeżeli biegniesz nawet w Berlinie dwa razy maraton, gdzie też wtedy mieszkałem, to jest niesamowite przeżycie, bo ludzie żyją tym i żyje tym całe miasto. W Nowym Jorku biegnie 55 tysięcy ludzi. Start z Verrazzano Bridge na Staten Island wygląda tak, że stoją ludzie na dwóch poziomach mostu na sześciu pasach, a w powietrzu wisi sześć helikopterów. Czujesz się jak gwiazda rocka. No tak. Na trasie maratonu nowojorskiego jest 2 miliony ludzi, którzy cię dopingują. Wyobraź sobie proszę, że w Warszawie 2 miliony mieszkańców, cała populacja tego miasta, wychodzi na ulicę, żeby wspierać ludzi na maratonie. Ja wchodzę na Facebooka i widzę tam, znowu zablokowali miasto, wypadł do Radomia, bo blokujecie, a z bąbelkiem nie mogła na tenisa dojechać. To są posty moich znajomych. Czasem wydaje mi się, że moglibyśmy bardziej żyć. Brakuje takiego luzu? Nie ma mody na to. Moda jest, dużo ludzi biega, mnóstwo. Ale gdybyś przyjrzał się frekwencji tym najbardziej masowym biegom w Polsce, ona spada od 2-3 lat. To już jest coraz mniej ludzi. To są ciągle duże liczby i to są ciągle duże wydarzenia, ale dawniej mieliśmy 2 maratony w Warszawie, teraz mamy 1. Są ale miasta... Jak obserwuję swoją wioskę, to albo ktoś chodzi o kijkach, czasami mi się to zdarza, albo ludzie biegają. Więc uprawiają to, tylko może nie ma takiego... Nie ma takiej tradycji, źle powiedziane, ale nie ma takiego, jak ty to mówisz, sexy biegu. Nie wszyscy to... się jednoczą i 100 tysięcy ludzi wybiega na ulicę i biegną. Nie jest to wydarzenie lokalnej społeczności. W Nowym Jorku niezmiennie w poniedziałek po maratonie wszyscy noszą medale na szyi, a przypadkowi ludzie na ulicach zaczepiają, pytają jak było, gratulują. Myślę, że żadne inne miasto nie ma też takiej energii. A która najfajniejsza trasa dla ciebie? Nowojorska świetna, maraton w Tokio był też super. Natomiast jeżeli chodzi o czas, żeby bić rekordy, to i Berlin, i Chicago, które przebiegłem. A najbardziej taki maraton twój egzotyczny, Hawaje? Hawaje to był półmaraton. No maratonów też sporo przebiegłem. Myślę, że Tokio z tych pełnych maratonów było bardzo egzotyczne. Tam 90% uczestników to tylko Japończycy. Jest bardzo mało ludzi spoza Japonii. Oni są cholernie szybcy, mają mnóstwo swoich lokalnych też biegów. Przebiegłem też maraton w Kalifornii, Big Sur Marathon. To jest trasa pomiędzy Los Angeles a San Francisco. Zero kibiców, natura, klif nad oceanem. Jedyny dzień w roku, kiedy ta droga jest zamknięta, to jest ta autostrada numer 1. Ach, ta słynna. Tak, ta słynna i przepiękne widoki, ale też bardzo trudna trasa. Jeden podbieg 2-kilometrowy, wietrznie. No, ale tam naprawdę można się wyciszyć. Wszystkie ukończyłeś maratony, w których brałeś udział? Tak. Miałeś takie poczucie, że jeszcze możesz tam dołożyć trochę, czy na ostatnich nogach? No bo...
dochodzisz do momentu, pierwszy maraton w Chicago, który biegłem chyba 6 lat temu, bardzo mocno tam się spinałem, żeby złamać pewną barierę czasu i w zasadzie cały maraton patrzyłem na zegarek, na swoje tempo. Nie lubię też biegać w deszczu, a pierwsze moje 3 maratony to były albo deszczowe, albo bardzo deszczowe. Jak wiesz, ludzie w okularach mają te przypadłe, że one parują, zalewają się. Powinieneś mieć te, tak jak soczewki. No to też wiesz, element. A próbujesz? Nigdy nie próbowałem. Więc te maratony w deszczu są trudne i tam w Chicago wtedy rzeczywiście cierpiałem na końcu z uwagi na to przenikliwe zimno, na deszcz, na tą presję, którą sam sobie niepotrzebnie narzuciłem czasu. Teraz ostatni maraton przebiegłem w 3 godziny 13 minut w Chicago, dobrze się przy tym bawiąc. Myślę, 3 godziny 13 minut? Nie jest, dobry wynik. Nie sądzę, żebym musiał cokolwiek komuś udowadniać. Tak na białego Etiopczyka to całkiem przyzwoicie. I mnóstwo Polaków tam spotkałem, jak to w Chicago. Biegam sam dla siebie, robię to, żeby gdzieś ten stres siebie wyrzucić. Lubię pod ten biegi maratońskie, półmaratońskie, układać też wakacje. A powiedz, jak wygląda dzień po takim biegu? Dzień, wieczór? Po biegu? No. Boli. Wszystko boli? Wszystko boli. Boli kręgosłup, bolą stopy. Mięśnie czworogłowe, bolą stopy. Ja nigdy nie mam jakichś otarcz. Ludzie też czasami zaklejają sobie klatkę piersiową i sutki taśmą klejącą albo plastrami, bo one lubią się... Ważne w maratonie jest to, żeby biec w sprawdzonych butach i nie robić na trasie żadnych eksperymentów kulinarnych. Czyli taki wysiłek jak spalenie 3,5 tysiąca kalorii na trasie 42 km oznacza, że kilka dni wcześniej zaczynasz jeść trochę więcej, a na trasie musisz mieć te żele energetyczne. Więc nie polecam robienia eksperymentów z nowym żelem, który nie jest wypróbowany w treningu, bo można skończyć w przenośnej toalecie na dłuższą metę, ani częstowania się rzeczami na trasie od ludzi, którzy coś tam podają, bo mają dobre intencje. W Tokio mnóstwo ludzi jadło suszone śliwki w miodzie, popijając je wodą. Efekt to jest sama łatwy. Sama energia, co? Sama energia i idealny pretekst do biegunki w połączeniu z wysiłkiem. Trawienie jest świetne, ale może tą śliwkę lepiej po biegu. A co jesz po takim maratonie? Wszystko? Czy też rzucasz się na pizzę albo... Nie masz sił ani ochoty na nic. Co to jest tak, że chwilę trzeba dojść do siebie. Na mecie dostajesz ten pakiet z bananem, jakimś batonem energetycznym, kanapką. Ja na pewno nie mogę patrzeć na słodycze przez kolejne 2 dni i nic, co ma w sobie cukier, dlatego że te żele są też dość mocno słodkie i jesz ich 4-5 na trasie. Rano śniadanie też jest z reguły słodkie. Owsianka, bułka z nutellą, na to dżem, banan, węglowodany i coś, co da ci energię. Więc jem na szybko coś takiego, żeby przede wszystkim ugasić pragnienie, napój izotoniczny, a potem nie odmawiasz sobie niczego i to trwa przez kilka dni. Pizza jest dobra, makaron też jest spoko. Ramen to jest też taka łatwa porcja węglowodanów i bardzo, bardzo pożywna. I nie jest tak, że rzucasz się od razu w wir imprezowania i jesteś w stanie wypić butelkę wina albo 5 drinków, bo po drugim małym piwie opieką oczy chce ci się po prostu spać. Więc sen jest najlepszą regeneracją. Czyli próbowałeś trochę? No wiesz, kiedy pijesz piwo i widzisz w połowie pierwszego piwa, że już leci ci głowa i zaczynają cię piec oczy, to wiesz, że warto je dopić i wskoczyć. No dobra, ale... Wiesz, jaką miałem metodę na regenerację po maratonie? Zawsze biorę hotel z wanną. Nigdy nie może być to prysznic. Zabieram 2 kg w bagażu rejestrowanym soli magnezowej, takiej w płatkach. Czasami to jakieś dziwne dyskusje powoduje na lotniskach ze służbami celnymi. Co to za biały proszek pan w tym worku przewozi? No wiadomo. Nalewam pełną wannę gorącej wody. Te 2 kg soli, wcześniej biorę prysznic, skakuję i siedzę w tej wodzie przez 1,5-2 godziny stopniowo ją sobie ogrzewając. Tam wypiję czasami małe piwo, 2 litry wody i po prostu to napięcie w mięśniach dopiero puszcza. Kiedyś raz biegłem maraton w Rzymie, którego 9 kilometrów to wyłącznie kostka brukowa. Piękna trasa do zwiedzania, ale absolutnie tragiczna dla kolan. I miałem hotel z prysznicem, a następnego dnia jak wracałem do Warszawy, to do samolotu podstawiono schody, a nie rękaw. I tak schodziliśmy po tych schodach z kilkoma osobami. Wchodzenie po schodach do góry jest znacznie łatwiejsze dzień po niż schodzenie na dół, mi polecam. No tak myślę, ale masz czas na zwiedzanie wtedy tych fajnych miejsc, gdzie nie, jesteś? Nie, raczej nie, na pewno nie przed biegiem. Staram się, w Tokio zawsze zostawałem sobie w tym maratonie, żeby coś tam zobaczyć i skorzystać z tego. To jest też tak odległa podróż, że trudno tam lecieć na 2 czy 3 dni. Natomiast czy w Berlinie, czy w Nowym Jorku, to na szczęście byłem wcześniej i swoje już zwiedziłem, ale warto te nogi przed maratonem oszczędzać. Mam znajomych, którzy w Berlinie dzień przed biegiem przeszli 20 czy 30 kilometrów zwiedzając, a następnego dnia mieli ciężary. Bez sensu. No ale to wiesz, gen zwiedzacza się włącza. Nie chce mi się wierzyć, że nie konsultujesz swojego maratońskiego żywota z kimkolwiek. Czytam, mam znajomych, którzy biegają, mam znajomych, z którymi trenuję. Jestem w jakiejś grupie biegowej, na której treningu dawno nie byłem, bo brakuje mi na to czasu. Ale... Zmieniacie się informacjami, tak? Rozmawiamy, mamy swoje tempa, jakieś plany treningowe. Natomiast ja nie mam żadnego trenera i biegam sam dla siebie według tego, ile mi się danego dnia chce. Z reguły biegam 12-15 kilometrów, mam takie pętle na Ursynowie. Ale powinienem cię zapytać, w jakich butach biegasz, ale to pewnie kryptoreklama byłaby.
byłaby na pewno, może by ktoś się do nas odezwał. Buty zmieniam co najmniej raz do roku, bo buty nawet jeżeli ładnie wyglądają, są po prostu wybite i warto mieć też buty o dwa rozmiary większe niż te, które nosi się na co dzień, bo stopa pracuje w trakcie biegania i te paznokcie można tak obić potem, że wiesz. No to wyglądasz jakbyś jak Chaplin, takie długie... A za mały but to potem obciach wejść do sauny, bo wszystko się... Wiem, to jest okropna rzecz. Kiedyś... Co prawda tylko spacer, ale w nowych butach po Wiedniu pamiętam do dziś. A regeneracja trochę trwa tego, więc buty sprawdzone i brak eksperymentów, ale zmieniam buty regularnie i producentów też. Długo masz jeszcze zamiar tak biegać? No, myślę, że jeszcze parę lat pobiegam. Końca świata jeden dzień dłużej, co? Ostatnio rozmawiałem z Maćkiem Kurzajewskim, który polecał mi Two Oceans Marathon w Kapsztadzie, w RPA. Natomiast to nie jest maraton, tylko ultra bieg, bo ma 56 kilometrów. Nie wiem, czy byłbym w stanie tyle przebiec. Chyba nie, na dzisiaj na pewno nie. Zresztą takie przygotowywanie do maratonu mocne zaczynam 3 miesiące przed startem. Wtedy zwiększam ten kilometraż, biegam częściej, więcej, staram się więcej spać o te godziny. Ale badasz topografię trasy i tak dalej, klimat, temperaturę, wszystko takie rzeczy? Sprawdzam, aż tak to nie i generalnie staram się bawić tym bieganiem. Ja też biegam w zgodzie z samym sobą. Jeżeli czuję się gorzej danego dnia, to ten trening skracam albo biegnę wolniej. Nie jestem taką osobą owładniętą tym planem, który sobie narzucam, bo uważam, że łatwo przejść tą granicę od bawienia się bieganiem do tego, żeby żyć dla biegania. Ja jem pizzę, spotykam się ze znajomymi, piję regularnie wino. Pewnie gdybym go nie pił, to urwałbym 2 minuty więcej, ale dlaczego mam go sobie odmawiać, skoro lubię? Bieganie jest fajnym dodatkiem do życia, ale nie może dyktować warunków tobie i otoczeniu, bo staje się toksyczny. No dobrze, ale pracujesz, podejrzewam, od świtu do zmierzchu i potem co? Zostaje noc na bieganie, wieczór. Mam całodobową siłownię, bardzo fajny wynalazek. Nadrabiam to bieganie w weekendy. Od listopada rzeczywiście biegam mniej, biegam po prostu rzadziej, ale cały czas tych 3-4 treningów tygodniowo staram się trzymać. No, i tego się trzeba trzymać, nie? No polecam. Nigdy nie jest za późno. Ja zacząłem biegać w wieku 33-34 lat i trochę żałuję, że tak późno, bo pewnie w innym miejscu. Ja czasami Nordic Walking z nową żony robię i powiem ci, że całkiem to przyjemne, ale no nie, z moją wagą to ja bym przecież załatwił stawy, kolana i wszystko. Trzeba być etiopczykiem, jak ty, białym. Biegają ludzie o jeszcze większych gabarytach niż ty. Jak Aha. biegniesz pierwszy maraton i nigdy wcześniej nie miałeś żadnego swojego startu, żeby udokumentować swój czas, startujesz w tej ostatniej strefie. A tam ludzie z wózkami, z nadwagą, naprawdę dużych gabarytów i oni biegną, żeby ukończyć. Truchtają, robią przerwy, trochę maszerują. Może w nowym życiu. Na razie dziękuję ci, Michał, za podpowiedź. Jakoś tego nie widzę. Kamil Kosowski mawia się ze mną na półmaraton. Od 2 lat bezskutecznie. Kiedyś muszę go docisnąć i w końcu to zrobiłem. I myślisz, że co, poradzi sobie? No, myślę, że sobie poradził. Zawsze był szybki. No. Tak, zawsze był szybki. No, dobry start. Rzeczywiście i nie wygląda na człowieka, który zapomniał, co to jest sport. Prawda? Nie wiem, jaki tryb życia prowadzi na co dzień, bo to też jest ważne pytanie. To jest ważne. Ale jest coś takiego jak pamięć mięśniowa. I nawet jeżeli nie biegasz przez kilka tygodni po maratonie, bo znam też takich, którzy robią sobie zupełny reset na miesiąc, to potem te czasy, tempa, to wszystko szybko wraca, bo twoje ciało pamięta, do czego jest zdolne. I w przypadku Kamila tak pewnie też by było. Słuchaj, wróćmy do sportu, do piłki nożnej, nie? Jak myślisz, jak będzie wiosną? Wiosna już za pasem. Z barażami, z udziałem w Mistrzostwach Europy. Szykujesz jakieś mordercze okładki, czy... Zależy od wyniku oczywiście. Chciałbym, żeby selekcjoner Michał Probierz i jego ludzie dali nam i Polakom powody do radości, do tego, żeby chwalić ich, nazywać ich bohaterami. Ładne ma imię, wiesz? No, okładce tak. Wiem, kiedy też imieniny, ale no, nie jestem jakimś przesadnym optymistą. W przypadku tego meczu z Estonią to jeszcze myślę, że absolutnie tak, ale potem nie postawiłbym wszystkich pieniędzy, że Polska na Euro zagra. I ogromna szkoda, że nie jesteśmy już na tym turnieju, bo turniej jest tuż za zachodnią granicą. Myślę, że też byłby fajnym wydarzeniem dla kibiców. Jak patrzę na tę kadrę, to regularnie co 2-3-4 lata mam wrażenie, że się zbiorowo dajemy nabrać po prostu. Wierzymy, bo taka jest nasza natura. Patrzymy na wyniki losowania, na skład grupy i mówimy sobie, nie no, jakoś to Słuchaj, będzie. 20 lat temu myślę, że większość piłkarzy czytało fakt. Dzisiaj trudno ich o to podejrzewać, co? Myślę, że w ogóle nie czytają prasy i nie sądzę, żeby ktokolwiek z jedenastki tej dzisiaj wyjściowej kadry miał w ogóle w ręku jakąś gazetę drukowaną. Oni też pewnie czerpią od swoich ludzi, PR-owców, social mediów, kolegów. No, ale wiesz, Hiszpanie trzymają się mocno, jeśli chodzi o prasę sportową. Tam jest zupełnie Lewandowski kultura, czy Wojtek Szczęsny we Włoszech.
tam jest ta kultura, powiedziałbym, papierowa jest bardzo mocna i nie sądzę, żeby nie zaglądali do tego. No, miałem 8-osobowy zespół w Mediolanie. Byłem 2 tygodnie temu na 40 urodzinach mojego serdecznego przyjaciela i jakby z nimi nie ma posiłku, żeby nie dyskutować o Calcio. Tam jest cały czas w kółko piłka. Szczęsny to, tamto i jakby w kółko wypytują mnie o rzeczy, z których ja nie mam prawa w ogóle wiedzieć. La Gazzetta dello Sport pod pachą, co? I cały czas. I to jest zupełnie inna, myślę, kultura konsumowania mediów i jeżeli mówimy o tym, kiedy print i gazety padną w Polsce, to w Hiszpanii czy we Włoszech, myślę, wiele, wiele później. Nie tylko te sportowe, w ogóle. Podobno, nie wiem, czy to jest aktualne. Francja kilka lat temu miała taki program ochrony gazet papierowych jako takie zabezpieczenie dziedzictwa narodowego, kulturowego, prawda? Wiesz, ja wychowałem się żyjąc 100 metrów od kiosku Ruchu, gdzie pracowała pani Basia i jej mąż, pan Staszek, do pewnego czasu. Miałem tam teczkę tekturową numer 83, gdzie zawsze odkładano mi krakowskie Tempo, potem tygodnik Polityka, który też czytałem namiętnie w liceum i często stałem w kolejce i stresowałem się, czy zdążę na autobus, który musiałem dojechać do Krosna, do szkoły. Z czasem padł ten kiosk, obecnie w tym budynku jest zakład pogrzebowy, chciałem ci powiedzieć. To jest pewna symbolika tych wydarzeń, natomiast tej kolejki nie było i gazet było coraz mniej, więc wydaje mi się, że to pokolenie starsze, które ma ten nawyk i lubi zapach prasy drukowanej, tej farby drukarskiej, ten zwyczaj i brudne palce o poranku, ona też stopniowo po prostu wymiera i tego trendu rynkowego, cokolwiek by na tej okładce nie było, nie da się oszukać. Chodzi o to, żeby go spowolnić, chodzi o to, żeby po tej okładce były w tej gazecie wartościowe treści i chodzi o to, żeby ta gazeta docelowo została przetransferowana w świetnie działający i zarabiający też na treściach portal, ale to jest na razie melodia przyszłości. Wśród wielu zadań masz coś takiego jak rozwijanie, nie wiem, formatu telewizyjnego, YouTube'owego w fakcie? Mamy. Powiem ci, że Super Express sobie radzi z tym całkiem dobrze. My też sobie radzimy. Nie dlatego, żeby pokazać, że tam są lepsi od was. Rywalizujemy na wielu polach i to jest normalne, natomiast z mojej perspektywy silny i dobrze działający Super Express, jego newsroom jest mi na rękę. Ja bym chciał, żeby mój newsroom i moi dziennikarze byli też stymulowani do wysiłku, żeby to była taka pozytywna mobilizacja, rywalizacja. My robimy swoje rzeczy na YouTube. Mamy program Fact Life codziennie o 12:00. On ma charakter raczej polityczno-wydarzeniowo-społeczny. Mamy też pojedyncze audycje sportowe. Dobrze wiesz, że przejście z medium drukowanego czy pisanego do telewizji nie zawsze z perspektywy dziennikarza się udaje. Nie każdy świetny dziennikarz piszący poradzi sobie przed kamerą. Na koniec to też jest kwestia tego, żeby mieć osobowość. Jak ma tu w głowie, to w większości przypadków obroni się. Ułatwiam. Muszę powiedzieć, że mi 12 lat pracy w telewizji linearnej na pewno szło o tyle łatwo, że wcześniej pracowałem w gazecie. W tej gazecie robiłem rozmowy z różnymi ludźmi i zadawałem im pytania. A pytanie, z czego się składa? Czy, kiedy, gdzie, dlaczego? No tak. Potem moje pytania w telewizji tak wyglądały. Nie mówiłem Legia Widzew do przerwy 1-1 przekazując mikrofon rozmówcy. No, różne telewizje, co pan myśli, nie? Różni ludzie. Co pan myśli, albo swoja opinia o meczu? Ja uważam, że w dużym uproszczeniu osoba dziennikarza w telewizji tego na murawie, blisko wydarzeń, polega na tym, żeby być jednak tłem. Nie mówię, że jest trzymającym mikrofon, bo to by bardzo spłycało jego rolę, czy jej rolę, ale jednak ludzie chcą słuchać tego rozmówcy, piłkarza, trenera, bohatera, a nie mądrości wypowiadanych ex katedra przez dziennikarza. Właśnie, dlatego większość czasu tego programu to jest to, co ty mówisz. Jak mówisz? Tak się umówiliśmy, tak? Że ty gadasz, a ja ci nie przeszkadzam. Słuchaj, a powiedz, wybierasz się na szczyt amerykańsko-polski, prawda? Prezydent Duda, premier Donald Tusk, Joe Biden. Wybieram się. Tak, wybieram się do Waszyngtonu. Znaczy jedziesz jako, nie jako minister konstytucyjny, tylko podejrzewam, będziesz obsługiwał tę wizytę. Wiesz co, będę się przyglądał tej wielkiej polityce. Kiedyś skończyłem politologię, a potem słuchałem, że nie mam zaplecza politycznego, to staram się je cały czas nabyć. Ja też jestem po politologii, nie przejmuj się. Nie zajmuję się polityką, a nawet się brzydzę nią. Ale dało coś tak z perspektywy czasu te studia? Jak to ocenić? 5 fajnych lat, ja już na drugim roku pracowałem w gazecie, więc... U mnie mało kto pracuje w mediach, ale są tacy, którzy pracują w dużych stacjach i też się kręcą przy tych tematach rządowo-politycznych. Polecę samolotem rządowym, jednym z dwóch. Mam nadzieję spędzić tam 3 dni, zobaczyć z bliska ten... Ale ekskluzyw z Joe Bidenem nie będzie ekskluzywu. Pracuję nad tym, ale myślę, że jest wiele osób, które by chciały, a szanse są 0,001 po przecinku. Czy to jest jakiś nowy rozdział w twoim życiu zawodowym? Na pewno.
Na pewno jest to ciekawy rozdział, coś co... Ale chodzi mi o to, czy będziesz, nie wiem, człowiekiem obsługiwał wielkie imprezy, wielkie... Jak to dyrektor i redaktor naczelny? Nie. Jest pokusa taka. Jest pokusa, ale ta pokusa, której się oprę, i tu już powiedziałem redakcji w ubiegłym tygodniu, że jest to pewnie pierwszy wyjazd i ostatni taki, który odbywa. Aha, wymyślisz kogoś od takich historii. Ja uważam, że ludzie, którzy działają na pierwszej linii frontu, to powinni być dziennikarze. Zresztą taki wyjazd z prezydentem czy premierem na zagraniczne spotkanie z liderem innego dużego państwa, czy jakiś spotkanie sojuszu NATO, to jest duże wyróżnienie dla dziennikarza i motywacja do pracy. I ja nie jestem osobą, która będzie sama wysyłała w siebie. Mam wystarczająco dużo pracy, projektów na miejscu, zespołów do zbudowania, co bardzo lubię. Bardzo lubię rekrutować ludzi, budować zespoły na zasadzie przeciwieństw, osoby z różnej parafii, o innym backgroundzie. Prawie jak trener. Z różnych redakcji. To jest duże wyzwanie też na koniec kulturowe, ale myślę, że pojadę i przetrę szlaki, a potem chętnie przekażę komuś pałeczkę. Nie zamierzam być regularnie w samolocie rządowym gościem i reprezentantem faktu. Mogę być w drugim szeregu, niech błyszczą inni. No tak, byle fakt miał o czym pisać i ciekawie, jak już mówiliśmy. Akurat, wiesz, briefing 3-minutowy z prezydentem Bidenem to pewnie nie jest kopalnia tematów do faktu, ale jest dużo tematów, które gdzieś tam w tle się... Bo chciał mu zadać pytanie, prawda? Będę chciał. Myślę, że inni też będą chcieli zadać. No to może takie w stylu... Mr. Biden, why? nie mówiąc co masz na myśli, nie prawda? Nie pijesz do Leo Benhakera, prawda? Nie, no, wiesz o co chodzi. Legendarna historia. Leo, wystarczy. To jest długi lot. Z wieloma osobami można porozmawiać i myślę, że na wiele tematy można się coś tak kulisowo dowiedzieć. Wywiad z prezydentem, który zrobiłem, też spotkał się z ciekawym odbiorem i dobrym wewnątrz firmy, na zewnątrz od naszych czytelników, więc a dlaczego nie? A potruchtasz trochę przed robotą? Krótki wyjazd. Wiesz, jak to jest z lotem do Stanów, to jest że zawsze budzisz się pierwszego dnia po przylocie o 4-5 rano, jesteś wyspany, bo różnica czasu. Więc jeżeli bieżnia będzie w hotelu, to dlaczego nie? No. Tego ci życzę. Dziękuję bardzo. Michał, wszystkiego dobrego na nowej, starej drodze. Nowa, stara, bo już 4 miesiące jesteś naczelnym faktu, to już zdążyłeś ludziom podpaść, zdążyłeś kogoś skrzywdzić, zdążyłeś kogoś wypromować. Prawda? Na parę odcisków pewnie nadepnę. Z tym skrzywdzeniem to musiałbym się mocniej zastanowić. Staram się nie krzywdzić ludzi, ale podejmuję decyzje, które na pewno nie wszystkim muszą się podobać. Z ich punktu widzenia, że krzywdzisz. Tak, to zawsze punkt widzenia może być różny w przypadku pewnych decyzji. Podejmuję trudne decyzje, to na pewno, ale też nie palę mostów ze swoim poprzednim życiem. Grono moich przyjaciół to są ci sami ludzie od 20 lat. Sam jesteś w stanie to też potwierdzić, bo znasz wiele z nich. Znaczy tak. Osób. Myślę, że nie jestem sekciarzem. Okej. Okay. Michał Wodziński, redaktor Faktu, był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo.